Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest, słuchajcie, baloniki tryb impopable, jak tu jest samo napisane. Moi kochani, dzisiaj przechodzimy w trybie impopable. Baloniki i małpki, chciałbym dzisiaj zagrać bumerangami. Mam miasteczko bumerangów, więc mam je ulepszone i zaczniemy zaraz, moi drodzy, ale chciałbym wam jeszcze pokazać pracę od Wojtka. Dziękuję ci, Wojtku, bardzo serdecznie za tego fanarta, bardzo mi jest miło. No i co, lecimy w takim razie, słuchajcie, no i zaczynajmy, zobaczymy jak nam to pójdzie. Draws sharper, faster, bigger glaive instead of boomers. Sonic boomers can smash through frozen. Red hot boomer can melt through the lead balloons. No i dobrze, no i zaczynamy i zobaczymy jak nam to pójdzie, słuchajcie. Polecimy na małpki właśnie bumerangowe i zobaczymy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie super, super ślicznie. Zrobimy sobie też, słuchajcie, wioskę. Zrobimy sobie wioskę do bananów. Mam nadzieję, że będziemy hodować dość dużą ilość. Sami zobaczycie, ile dostaniemy za to. Myślę, że tak ulepszona małpka da nam duże pole do popisu. Ja sobie pozwolę, o właśnie, w ten sposób postawić farmę bananów i lecimy. Będziemy tutaj zarabiać krocie, kocie, procie. Peter Play Gaming, Brod, lecą trzy łapki, dzięki, wow, 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 łapiemy łapeczki, dzięki wielkie. Mój drogi, bardzo cię pozdrawiam serdecznie. Weźmiemy sobie wioskę, żeby ulepszenie mniej kosztowało. Na pewno, oj, bananki zbieramy. Dobra, ile ta wioska? 1900, o, drożyzna. Straszna drożyzna. Widzę, że będzie trzeba też, słuchajcie, uważać, bo ten małpka bumerangowa coś nie daje ze sobie rady za niedługo, nie da, bo dużo tych no właśnie, lecą te banany, czekajcie, bo tu jeden leci, chyba, że gość, tak, udać się go, pięknie, dobra, to ja teraz tak, słuchajcie, buduję tą wioskę zawczasu, dobra, tu ma idealne agro, okej, i będę bumeranga sobie próbuję zbudować zaraz, kolejnego. Ile to? 450 kosztuje nam ten bumerang. Dobra, zaraz to sobie wybudujemy. Proszę bardzo. Kolejny niech tutaj strzela bumerangami nasz bumerang. Dobra. No na razie zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze. Czyli czytaj mnie, kto pisze, nazywam się Buźka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za łapeczkę. Moi drodzy, jak chcecie, żeby wrzucać te fanarty, wasze prace, żeby się pojawiały, bardzo serdecznie was zapraszam do tego i zachęcam. Dobra, ulepszmy sobie to wszystko. Dobra, i teraz dajemy czadu. Ja was serdecznie zapraszam i zachęcam do fanartów, do wrzucania swoich prac. To jest bardzo fajne. Wystarczy, że wejdziecie na Suchary Brota, no i tam będziecie mogli dodać swoją pracę na grupę na Facebooku. Możecie też mnie dodać do znajomych. Patryk Brodkic się nazywam. Taki mam nick na Facebooku, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, farmę bananów inwestujemy cały czas, żeby nam tutaj przychodziły, budżet dość spory nam przychodził. Na razie myślę, że te baloniki nie sprawiają jakichś takich problemów większych. Będzie trzeba inwestować te farmy bananowe i sobie troszkę kasy dostaniemy dzięki temu. Słuchajcie, patrzcie, ile kasiorki przychodzi. No ulepszymy sobie. Wszystko w swoim czasie, 16 runda, nie jest tak źle. Będziemy musieli mieć coś na, słuchajcie, na kamo balony. Zaraz sobie ulepszymy tutaj za 2400, żeby nam te kamo balony niszczyli. Zaraz to ogarniemy sobie, bo to jest nasz must have. Dobra, jest dobrze. Dawid, wow, 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 łapka leci. Dzięki, Dawidzie, pozdrawiam cię. Pierwszy, uwielbiam małpki. Pozdrawiam, Eryk, ja też lubię bardzo. Bardzo uwielbiam małpeczki w kropeczki. Ło, ho, ho, ho. Dobra, słuchajcie, postawię kolejną farmę bananów, ulepszę sobie ją. I będziemy zgarniać pieniądze za bananki. Patrzcie, ile tych pieniędzy tutaj dostajemy dzięki temu. Bardzo ładnie. Patrzcie, ile. Uhuhu. W krótkim czasie, słuchajcie, tyle pieniędzy dostaliśmy, że masakra. Patrzcie, ile bananów. Ło, ho, ho. Dobra, dodajmy tu wioskę. Możemy, słuchajcie, żeby tak się, żeby się nie trudzić, wezmę sobie agenta tutaj i niech tutaj nam wyłapuje te bananki. Wszystko tu będzie wyłapywał, na szczęście. Zrobię kolejną wioskę. Słuchajcie. Dobra, serduszka nam tu pękają. Mamy jedno życie, muszę o tym pamiętać. Ulepszę sobie wioskę za niedługo. Widzę, że te baloniki mogą przechodzić.
Dobra, teraz powinno być o wiele lepiej. Dobra, pięknie. Lepszymy sobie, żeby te ceramiki niszczyli. Wioskę też jak najbardziej. No i teraz powinno być o wiele lepiej dla nas. No i będę ulepszał, słuchajcie, tutaj te małpki. Weźmiemy robota. Dobra. I tu tak. No i pięknie. Będę sobie też starał się te wioski ulepszać, jakby nie było. Dobra, za 3. Żeby więcej funduszy dostawać, bo już jak widzicie, bardzo dużo i tak dostajemy już tych pieniędzy z wiosek. Pięknie. Podwójmy sobie jeszcze ilość pieniędzy. Zaraz się nam to w sumie zwróci. Która jest runda? 32, a my mamy bardzo duży budżet. W sumie no, ten budżet nam się zwiększy zaraz. Proszę bardzo. I tutaj 4300 jeszcze jakbyśmy nazbierali, to by było mega. No proszę, dobra. No teraz się nam to będzie zwracać, ja już nie będę starał się ulepszać na razie tych wiosek. Natomiast będziemy inwestować na pewno w małpki. Tutaj za 9000, proszę bardzo. No i dzisiaj taktyka z bumerangami. Mam nadzieję, że nam to przyniesie dość duże. Nie przyniesie żadnych strat, no pamiętajmy o tych serduszkach. Patrzcie, ile pieniędzy zarabiamy. To jest mega. Proszę bardzo. No i kolejnego myślę, że bumeranga. Przyjmę może naszą taktykę o same bumerangi. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Postawmy tutaj, ile się da. No i tu już nie mogę, ale to nie fajnie poszło. Tutaj zrobimy tak. I tutaj zrobimy tak. No i niech lecą. Dobra. Dobra, no i będziemy sobie tak ulepszać. Patrzcie, ile tych bumerangów tu jest. To raczej wątpię, że coś przyleci. Zobaczymy, jak sterowce będą. Mam nadzieję, że będzie 200 łapek, słuchajcie, że dacie radę. Bo to jest poziom Impo Pablo. Będziemy wszystkie mapy przechodzić, żeby zaliczyć achievementy i tak dalej. Będziemy mistrzami małpek, słuchajcie. No właśnie, tu lecą. Pięknie. No teraz to już raczej nic nam się nie stanie. Jeszcze ta wioska nam ulepsza te małpki. Jeszcze my mamy ulepszenia z miasta małpek. Dobra, ulepszmy sobie, niech dostarczają nam tu pieniędzy. 1200 nam będzie fabryka dostarczała, więc się nam zwrócą te pieniądze raczej. Przynajmniej tak mi się wydaje. No zobaczymy, słuchajcie, popatrzcie, po 1200 dostajemy. Zaraz nam się to wszystko zwiększy. Proszę bardzo, mamy te wioski, no i lecimy. Słuchajcie, jeszcze jedną tutaj małpkę postawię, żeby było ich więcej. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Nic tu nie chce wyjść teraz, więc... Jest 45. runda i idzie wyśmienicie. Nightmare Bro, sądzę... O, popatrzcie, sterowce. Pięknie, pięknie. Powinno być po sprawie. Ja jeszcze sobie postawię tego bumeranga tutaj i tutaj w razie czego. Ale nie powinno być jakoś większych problemów raczej z tymi, no, słuchajcie, balonami. Dobra, niech lecą. Lećcie, lećcie. No a my zarabiamy cały czas. Patrzcie, jaka ilość potworna. Wrot, sądzę tak samo, że powinieneś mieć 50 tysięcy widzów, bo PewDiePie czy JJ moim zdaniem są nudni i sobie od ciebie, bo nagrywasz więcej. Oj, ojejku, ja lubię ich oglądać, JJ-a też bardzo lubię, PewDiePie'a rzadziej oglądam, ale też są bardzo znani youtuberzy i poważani, także mam nadzieję, że kiedyś będę taki jak on, jak oni. Karol, pozdrawiam cię, dzięki, dzięki. Nerdziu, nagrasz CSGO, bo widzę, że masz kupione w CS-a. Być może będziemy grali, słuchajcie, coś tam będę mógł nagrywać, zazwyczaj grałem z widzami na streamie w CS-a, no ale zobaczymy, kto wie, ale to raczej będzie na Broad Games niż tutaj. Dexter, Broad, jak chcesz zaoszczędzić dużo kasy, to zrób... Dobra, no wiecie co, muszę te sterowce o wiele szybciej niszczyć, więc może jakoś w ten sposób to zrobimy, bo jednak to może być problem. Spróbujmy teraz. No mam tyle pieniędzy, że ja mogę szaleć. Patrzcie. Mogę szaleć. I zrobić coś takiego. Proszę bardzo, i takiego. No teraz to już nam nic nie przejdzie na bank. Żadne sterowce się... Nie uda się żadnym sterowcom nam tutaj przejść. To tu postawimy. Żeby ktoś miał jakąś nadzieję jeszcze. Jakiś moab. Boże, tyle tego tu jest. No, słuchajcie, od razu, popatrzcie. Od razu pękają, bardzo się z tego oczywiście cieszę.
Tutaj postawimy jeszcze. Może być ninja. Nie, ja nie chcę ninży. Ja chcę... Dzisiaj to jest bumerangowa taktyka, słuchajcie. Dzisiaj jest bumerangowo. Dobra. Dzisiaj bumerangi wchodzą tylko w grę. No i teraz powinno być o wiele lepiej. Jest 54 runda. Sterowce dość szybko są niszczone, popatrzcie. To mi się podoba. Pieniędzy mam co niemiara. Dobra, tu jeszcze weźmiemy. Mogę pospamować tymi. Słuchajcie, popatrzcie ile tego jest. Tyk. Dobra. Tyle wystarczy, jeszcze tu w razie czego będzie. Dobra, możecie lecieć, no. To jest bumerangowa taktyka. Jak chcesz dużo kaszy zaoszczędzić, no dobra, no lecą sobie. To zrób, tak, kup 4 ninja, ale to taktykę z ninjami będziemy jeszcze robić. Ale dziękuję ci Dexter za tą podpowiedź i dzięki za łapkę. Maciej Brod, wysyłam ci zaproszenie do znajomych na swoim Facebooku. Przyjmij, no oczywiście, że przyjmę. Nie ma takiej opcji, że nie przyjmę. Miki, tuż przed ulepszeniem super małpki na maksa na lewo stawiaj wokół niej różne wieżyczki. Mak kleista dla bonusów. No to słyszałem właśnie o tym, że warto coś takiego robić i myślę, że tak będziemy robić. Wiecie, tu nawet mogę postawić, no nie wiem czy się uda, chyba nie bardzo. Nie, za małe radio, ale tu możemy, słuchajcie. Proszę bardzo. Chociaż celne to, mogę sobie na to pozwolić, słuchajcie. Large freeze area, pops a layer of each balloon's frozen. Super cold aura that slows all balloons in hits. Frozen balloons freeze other balloons that come... Okej, rozumiem. Dobra, leci czerwony. No, czerwony może być trudniej. Ale damy radę, słuchajcie, damy radę. Damy radę, patrzcie, tu kolejny. Jak będzie więcej tych przychodziło nam, sterowców, to może być problem. Ale w ogólnym rozrachunku myślę, że damy radę. Dużo balonów tutaj tych postawimy małpek. Nic nam nie przejdzie, zobaczycie. Niech lecą sobie sterowce. Access Brock, nagrasz Nebulus, gierka na Androida podobna do Agario, nawet lepsza i leci łapka w górę, dzięki. No chciałem w to zagrać, ale mi to nie szło, wiesz, i dlatego nie grałem, bo już to by było na moim kanale. Kapselkowy, fajny ten tryb apokalipsy, leci łapka z przywiązanym balonem. Ło, to odlecę zaraz, dzięki za łapkę. Dzięki bardzo serdeczne, pozdrawiam. Moi drodzy, no i idzie taktyka, jak widzicie. Brod, mistrz, małpek, pieniędzy mam, co, jak lodu. No i tyle w sumie. Mogę zrobić ten bang ewentualnie, co wy na to? Zrobimy sobie z tej strony. Proszę bardzo. Bang tutaj. Prawda, banana farm. 1000 nazbierali. To kolektuję i mogę potem ten balans, słuchajcie, wziąć sobie z depozytu. Która jest 65 runda. Kamilson, mam problem, bo gram w tę grę na Ninja Kiwi, mam 79 rangę, a chcę zobaczyć, a chcę zacząć grać na Steam i mieć twoją rangę. Czy jest opcja połączenia kont? Chyba nie ma takiej opcji, musiałbyś zacząć od nowa, bo to jest z kontem Steam połączone, tak mi się wydaje. Zresztą, nie wiem, może ktoś ci podpowie, bo ja nie wiem, tak nie orientuję się, nie chcę ci źle powiedzieć. Szymon, pozdrawiam i dzięki za łapkę, oczywiście. Mateusz, Brod, najlepszy youtuber, leci łapeczka, dzięki za łapkę. 68 runda, patrzcie jak te małpki bumerangowe tutaj dają sobie radę. Powiem szczerze, że no wiecie, no ja bym podostawiał tu jeszcze w razie czego, no bo może być różnie. Coś czuję, że jak polecą te najlepsze moaby, zombie, to może być niewesoło. No, dodajmy troszkę tych małpek. Dobra. Tyk. No i powinno być teraz. Teraz już jesteśmy bezpieczni raczej. Raczej nie inaczej. Dobra, teraz już powinno być ok. Patrzcie ile z tych rangów nam tu lata. No są dość mocne te małpki. Następną taktykę zrobimy z ninży. No właśnie, tu lecą te, no obijane są cały czas. Nie powinno być żadnych problemów moim zdaniem, żeby je pokonać. Dodam sobie jeszcze, jeżeli można, to wioskę. I pójdziemy na lewo, na maksa. No właśnie, cooldown, redukcja cooldownów, no ale wioska nam też chyba jakieś niszczy, co to w ogóle, ona niszczy coś, czy co to są jakieś takie łuny światła? To też zadaje jakieś obrażenia, nie wiem, nie wiem. Szymon, zagraj
Fal 3D. Super gra. No nie wiem, zobaczymy. Adi, Brod, życzę ci miliona subów, bardzo cię lubię oglądać i często wstawiasz miniki nie tak jak inni. No staram się jak mogę, słuchajcie, ja lubię też grać bardzo. Chciałbym też zacząć streamować, żeby też z wami się na żywo kontaktować. To by było fajne. Olaf, brocie, Brotowski, czy zrobisz Bloons City Battle z widzami? Tak, z tych Facebooka, oczywiście nie wiadomo gdzie moja łapka, bo już zabrałeś przed złapaniem na 100% ty. Pozdrawiam, dzięki, łapiemy łapkę. No słuchajcie... A ten, można to połączyć z Facebookiem, jeżeli tak, to mega, to mógłbym sobie zagrać w Battlesy na ten. Muszę sobie się zorientować, bo jak da się te Battlesy z Facebookiem połączyć, to jest mega opcja. Kapselkowy, fajny ten tryb apokalipsy, też mi się tak wydaje. Szymon, Brod, używasz skrótów klawiszowych? Nie używam, ja tylko korzystam z spacji, żeby tutaj zacząć, wiecie, startować tę misję. Miły pies, pozdrawiam cię, pozdrawiam. Wika, pokaż sucharka Maćka Ży. Słuchaj, wszystko w swoim czasie, Wika. Dzisiaj pokazałem, tak jak mogę wam jeszcze raz przypomnieć o tym Wojtka. Słuchajcie, no i wszystko w swoim czasie. Ja wszystkie wasze prace pokażę, bo są bardzo fajne i cieszę się, że takie robicie. To jest mega. Tomas, Brod, na stronie Ninja Kiwi jest darmowa wersja tej gry. No wiem, ja tam jestem zarejestrowany. Graliśmy w Battlesy już. 70-80 fala, słuchajcie, a my tutaj dajemy ładnie czadu. Mogę sobie jeszcze... Słuchajcie, zrobimy tak, że w razie czego, jak ten ząg będzie miał problem jakiś, to ja dodam łodzie podwodne. Słuchajcie, żeby czasem nam, wiecie, jak będą zielony ten ostatni się pojawi, to ja wrzucę te rakiety. No ale to raczej nie będzie problemu. Jest 82 runda już. Wicker, dzięki Wicer, dzięki za łapeczkę. Kamil, Brod, podasz mi w odpowiedzi twoją grupę Łabulajka. Suchary Brota, tak się nazywa, i dzięki za lalejeczka. Nerdziu, 60 lajków, pozdrawiam. Super, że tak piszecie te komentarze, mogę sobie je czytać i rozmawiać z wami. MCTR, Brod, skąd ty bierzesz te pytania, czy coś takiego? No, ja mam na drugim monitorze, czytam komentarze z poprzednich odcinków, czyli jak będę, jak wrzucę ten odcinek i wy będziecie pod tym odcinkiem, co teraz nagrywam, komentować, to ja przeczytam te komentarze w następnym odcinku, wiecie? No, tak to działa, bo lubię z wami tak komentować. Paulał, Brod, łapaj suba. Wow, łapiemy, rzuciłem się, dzięki Paula. Fajnie, nowe osoby tutaj widzę w komentarzach i to jest bardzo fajne. Cieszę się niezmiernie, że tak jest. Miło mi się z wami rozmawia. Szok, Brod, ja lubię małych youtuberów, bo wtedy można z nimi rozmawiać jak z tobą i leci łapka. O Jezu! Skąd się tyle tych zombów wzięło? Ja nie wiedziałem, że aż tyle tego będzie. Dawać rakiety, słuchajcie. Dobra, jest, proszę bardzo. Impo Pawle na 600, 4 tokeny. Słuchajcie, bardzo ładnie. Zagrajmy jeszcze free, może free wersję, zobaczymy jak to pójdzie. Ale powinniśmy sobie raczej poradzić. Dobra, tu jeszcze rzucimy sobie te. No, będziemy ulepszać to stale, także nie powinno być źle. Jeżeli tu nam coś przyjdzie, to będziemy to niszczyć i to dość szybko. Proszę bardzo. Jeszcze tu możemy postawić małpki, żeby w razie czego rzucały. Pyk, pyk, nie powinno być źle, kolejna runda. Czok, Brod, ja lubię, no, co, pozdrawiam cię, Czok, bardzo mi jest miło. Aliasan, nigdy nie przeczytasz tego komentarza, no jak to nie, przeczytałem właśnie. Natomiast Czok, wiesz, no, ja bym chciał, nawet jak będę miał dużo komentarzy, to będę starał się większość czytać i tak, bo większość tych youtuberów nie czyta komentarzy, nie? A ja tutaj staram się jak mogę. Dudek, czy nagrasz Terrarię? Jak dla mnie o wiele lepsze od Minecrafta. No słuchaj, mój drogi, ja Terrarię gram przecież. Mam już dwa odcinki z Terrarii, także zapraszam. Wilku, samolot full na prawo, ja dwoma tymi samolotami zrobiłem 50 map challenge. Naprawdę? No miałeś ulepszone miasto do tego? Ciekawe. To był mój fanart, dokładnie, Jakubie. Splash, 80 łapeczka, czekamy na nowy odcinek, dzięki. Jak widzicie, no teraz mi idzie wszystko wyśmienicie. O, widzę, że lecą te zielone. Może być problem, moi drodzy. Może być problem, wam powiem. Tak. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Gdzie są te łódki? Bo tu może być, nie może być, wiecie, niezbyt różowo, ale się chyba uda. W razie czego będziemy mieli te łodzie podwodne. One nam pomogą. Rakiety będą niszczyły te moaby. A
A to akurat możemy sobie na to pozwolić, bo tak naprawdę mamy dużo pieniędzy. Popatrzcie, ile funduszy. Ja mogę spamować tymi łodziami. Oj, oj, nie tak. Mogę spamować tymi łodziami podwodnymi, tak naprawdę. No niech leci kolejna fala, zobaczymy, co się tu stanie. O, niszczą się dość szybko. Pięknie, pięknie. Filip, nagraj Rocket League z Grabą, Sołem i MKR albo Yuhim. No, zobaczymy, Filipie, czemu nie, jak najbardziej. Bartek, trzecia łapka, dzięki, dzięki, Bartku. Siawek, ta gra nie jest darmowa na Steamie. No na Steamie nie jest darmowa, natomiast na Ninja Kiwi jest darmowa, więc możecie grać w darmową wersję. Piotrek, bro, do jakiej najwyższej rundy doszedłeś na Easy, Medium, Hard? Mam jakiś odcinek, gdzie byłem 100 ileś, słuchajcie. Na Hardzie chyba. Więc no, tak to wygląda. Mam jakiś taki odcinek gdzieś, musiałbyś poszukać, Piotrku. Natomiast tutaj widzicie, jestem na Impopable, 91 runda. Mam bardzo dużo pieniędzy i nie dodaję nawet tych wież, a mógłbym tak naprawdę. Mógłbym jeszcze dodawać. Na przykład tutaj. Ale mamy te rakiety, 7 rakiet, w razie czego jak mołaby przyjdą, to się z nimi pobawimy i zobaczymy. SBSM, fajny odcinek, daję łapkę i suba. Dzięki i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mój drogi. Rise One, bro, jak niszczyć drugi rodzaj metalowych balonów, bo szły mi takie, a rakiety nawet nie strzelały w nie. Chodzi ci o ceramiczne, takie pomarańczowe, tak? To musisz albo wybudować wioskę, albo wioskę i dać to ulepszenie, słuchaj, zaraz ci powiem, trzecie po prawej, to ulepszenie trzecie po prawej, to ono wszystkie wieże niszczą wszystkie rodzaje baloniku. Albo możesz uczyć do tego małpki inżyniera, oczywiście z rozbudowaną dobra, niszczymy tutaj to. Słuchajcie, z rozbudowaną miastem, prawda, specjalnym. No albo po prostu snajperzy, bo snajperzy niszczą wszystkie warstwy. No albo, no nie wiem, ninja, bumerangi też takie mają ulepszenia, tak naprawdę. Dobra, no i niszczymy to sobie. Patrzcie, jak ładnie idzie. 93. fala na Impopable. Fajny odcinek, Stasiek. Dzięki, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Hex, Master, Brod, łapkę. Dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że Rise One pomogłem. Jeżeli coś, to jeszcze pisz, to będę starał się pomóc. Jasek, Brod, nagraj Splatoon. No, zobaczymy, no Splatoon... No nie wiem, no już ta gra nie jest chyba tak popularna, jak była. Maksymilian, Brod, gdzie mieszkasz? Nie powiem ci, gdzie mieszkam, mój drogi. Widzicie, już fala 94, a my sobie radzimy. Miłosz, dzięki za łapeczkę, balonową łapkę, tylko nie przebij tak. Przebiłem, słuchajcie, przebiłem tak, to jest, wiecie, balonik i przebijam tak. Przebiłem balonika, słuchajcie. Karetu, zagrasz w Firewood? Moglibyśmy zrobić gildię. No nie wiem właśnie, nie wiem. Janusz, dzięki za łapkę. Kacper, bro, leci łapka wody, która płynie pod wodą. Uważaj, bo można się zrzucić z krzesła. No płyniemy, słuchajcie, łapię łapkę, dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Crafter, bro, zrób drugi kanał z grami dla dorosłych. Mam Broad Games. Znaczy dla dorosłych to dla starszych osób raczej niż dla dorosłych. Broad Games się nazywa. Kiedy Trove? No właśnie, przydałoby się nagrać Trove'a, nie? Siawek, no dobra, nie ma za co, no staram się was przyjmować. Gabriel, dzięki też za łapeczkę. I'm Elektor również, Dawid też cię pozdrawiam bardzo serdecznie, moi kochani. No niszczymy sobie te zombie. Bardzo ładnie. Troszkę tych zombiów tu przychodzi. Pa. Ale niszczymy je dość szybko. Raczej nie stanowią dla nas jakiegoś takiego większego zagrożenia. Popatrzcie, pyk. Szybko są niszczone. No bo mamy też te wieże, te rakiety, prawda? Które nam niszczą zombie. Możemy klikać sobie i klikać. Ło, no ta fala, ta runda, powiem wam, jest dość ciekawa. Dość ciekawa runda, no ale damy radę raczej. Proszę bardzo, GG, no ale pieniędzy mamy co niemiara, słuchajcie. Nagraj Cat Goes Fishing. Mam, Miłoszu, trzy odcinki z Cat Goes Fishing. Musisz poszukać.
Dominiku z Ark Survive, no nie wiem, zobaczymy. Jakub Rot, czy nagrasz Cat Goes Fishing na Steamie? Mam te gry, jakie słuchajcie, trzy filmy są z tego na moim kanale. Multi, dzięki za łapeczkę. Moi drodzy, ja się będę z wami żegnał już. Dzięki za te wszystkie komentarze. Jak widzicie, Impo Pable 96 poziom, a my dajemy radę. I to była taktyka na bumerangi. Tymczasem ja się żegnam z wami. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.